Acho que vai ser mais que Acho que hoje. Olha, hoje. Pode ir fazer. Estamos para nos trocar, estamos a falar. Dzień dobry Państwu, otwieram 30. sesję Rady Gminy Wiącu. Witam Państwa radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że nasze obrady są prawomocne. W tej chwili mamy na sesji obecnych na sali 14 radnych. Wybierzemy sekretarza obrad. Zgodnie z listą obecności zgłaszam Pana Domańskiego, Edwarda, czy dla rozwodę. Przegłosujemy tę kandydaturę, proszę bardzo, to Państwa jest za tym, żeby Pan Domański był sekretarzem, głosujemy. Antosik Waldemar, Domański Edward, tak. Kamiński Mirosław, tak. Krzemiński Bartosz, za. Towiński Grzegorz, za. Obojski Marcin, za. Kudekowski Michał, Paleński Tomasz, za. Pyrza Andrzej, za. Przemdok Andrzej, za. Cawicki Tomasz, za. Sosiński za. Sztabnik, za. Mieszkowski Stanik, za. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Przedstawię Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, sprawdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, wybór sekretarza obrad. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 39. sesji Rady Gminy z 21 grudnia 2021 roku. Punkt piąty, informacja o wójta oraz realizacji uchwał Rady oraz ważniejsze działania w okresie między sesjami. Punkt szósty, interpelacji i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. Punkt siódmy, projekt uchwały w sprawie uchwalenia nowego planu pracy Rady Gminy w Gdziąc na 2021 rok. Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Punkt 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Gdziąc na 2021-2030. Punkt 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gdziąc na 2021 rok. Punkt 11. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 12. Radny Ciebie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, jeżeli tak przegłosujemy, odstawię porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę bardzo, głosujemy. Antosik Waldemar. Jestem za. Domański Edward. Jestem za. Kamiński Mirosław. Za. Krzemiński Bartosz. Za. Domiński Grzegorz. Za. Obojski Marcin. Za. Podakowski Michał. Za. Tomasz. Za. Pyrza Andrzej. Za. Przodek Andrzej. Za. Cawicki Tomasz. Za. Sosiński Jarosław. Za. Marcin. Za. I Wierzchowski Stanisław. Za. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nie zgłaszam teraz trzech. Czy Państwo ma uwagi odnośnie protokołu? Jeżeli nie ma uwag, proponuję przegłosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 29. sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2021 roku? Proszę bardzo, głosujemy. Antosik Waldemar? Jestem za. Domański jest za. Kamiński Mirosław? Za. Krzemiński Bartosz? Za. Dowiński Grzegorz? Za. Obrotkowski Michał? Za. Za. Obojski Marcin, tak przepraszam, Dobrakowski Michał, za. Pawecki Tomasz, za. Pyrza Andrzej, za. Przątek Andrzej, za. Sawicki Tomasz, za. Sosiński Janusz, Czarnik Łaza i Wierzchowski Stanisław, za. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt piąty, informacja wójta o realizacji uchwał Rady oraz ważniejszych działaniach w okresie między sesjami. Proszę, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Wniosek, który złożyliśmy, wniosek na dofinansowanie termomodernizacji, dostaliśmy informację, że przeszedł ocenę formalną. Pozytywnie czekamy na kolejną ocenę. Wyniki mają być ogłoszone na przełomie marca i kwietnia. Niestety nie ma jeszcze ogłoszonych wyników naboru wniosków w ramach COVID-u. Gmina Joniec złożyła 3 wnioski. Czekamy na ogłoszenie wyników. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami miejscowości Szumny i działka, która należy do wspólnoty wiejskiej mieszkańców miejscowości Szumny. Część tej działki zostanie nam w gminie przekazana. Wystąpiliśmy na tą działkę z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i do gminy będzie należała na pewno ta część działki, na której jest budynek. Również odbyło się spotkanie ze strażakami z OSP Stara Wrona. Takie spotkanie robocze, między innymi tematem tego spotkania była kwestia działki, na której stoi budynek świetlicy, no i funkcjonowania tej straży. Co
samochód strażacki, tak zwany leśnik 16 stycznia został przekazany do Ochotniczej Straży Pożarnej. Także obydwa samochody są tam, gdzie docelowo miały trafić. Nowy samochód do OSP Joniec, a samochód z OSP Joniec, tak zwany leśnik, przepraszam, trafił do OSP Królewa. I samochód, który został zakupiony w wyniku przetargu, ten samochód, który wygraliśmy, samochód marki Volvo, te dotacje już zostały rozliczone. Dobiegają prace polegające na budowie odcinka pociągu w miejscowości Proboszczenice. W najbliższych dniach będzie się odbiór i mieszkańcy będą mogli wykonywać przyłącza. Odbyło się otwarcie ofert na budowę 3 odcinków wodociągu w Józefowie w Proboszczewicach w Szczyminie. Łączna długość to 4 km 206 metrów. Wygrała firma zakład instalacji sanitarnej, gazowej, kanalizacyjnej, energetycznej. Jest to firma usługowa państwa Młyńskich z Ciechanowa za kwotę 252 268 zł. W związku z tym, że na ten cel mieliśmy przeznaczone 500 tysięcy, to będziemy ogłaszać w niedługim czasie kolejny przetarg na budowę wodociągów. Tak jak rozmawialiśmy na komisjach wspólnych, najprawdopodobniej to będzie odcinek wodociągu w Kęczynie i odcinek wodociągu Szymyje w kierunku Sobieska. Niedługo też zostanie ogłoszony przetarg na budowę wodociągów w związku z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego są to środki unijne, które gmina pozyskała. Mamy już decyzję o warunkach zabudowy i jesteśmy na etapie projektowania garażu dla OSP w Jońcu. W dalszym ciągu trwa inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Joniec. I jeszcze chciałem wspomnieć o dwóch takich akcjach, a więc przedwczoraj została uruchomiona zbiórka złomu dla naszego mieszkańca, dla pana Marcina Żulackiego. Pan Marcin cierpi na nowotwór. I taką akcję zorganizowaliśmy, także zachęcam do włączenia się do tej akcji, jak również na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekażemy złote serduszko zdrowym gminnym. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Proszę bardzo, jakieś pytania może? Nie widzę. Mam 6 interpelacji i zapytania radnych. Proszę bardzo, kto z państwa chce zgłosić? Czy możemy się spodziewać w najbliższym czasie nowego naboru znowu na wymianę wiedzy? Szanowni Państwo, to jeszcze dopowiem, że w dniu przedwczorajszym podpisałem umowę z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Porozumienie, nie umowy, porozumienie. I w wyniku tego porozumienia pracownik Urzędu Gminy będzie przeszkolony i będzie pomagał mieszkańcom składać wnioski, wypełniać, składać wnioski do dofinansowania na czyste powietrze. Indywidualne. Indywidualne. A jako gmina nie ma możliwości, żeby jako gmina nie ma możliwości? Na chwilę obecną nie ma naboru wniosków, żeby złożyć jako gmina. Ja chciałbym jako starosta podziękować firmie Satyr, która nam przekazała bardzo wiele sprzęt, jaki jest piła szablasta. Gratulujemy i dziękujemy sponsorowi. Nie widzę więcej pytań, interpelacji. Przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy za 2021 rok. Czytam Państwu projekt uchwały. Uchwała
numer 30/143/2021 Rady Gminy Jonie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia nowego planu pracy Rady Gminy Jonie z 2021 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 15 artykułu 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 25 statutu gminy Jonie. Rada Gminy Jonie z Jońców, Rada Gminy Jońców oraz następuje. Paragraf pierwszy, czy przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Jonie oraz ramowe plany pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Planowania i Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Specjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ochrony Środowiska i Przeciwpożarowej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021 w brzmieniu załączników nr 515 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, uchwała w projekcie z niepodjęcia podjęcia. Jest to, proszę Państwa, uchwała, którą uchwalamy rokrocznie na początku roku, regulująca tryb pracy Komisji i Rady Gminy. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Jeszcze nie. Proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy i on jest na 2020 rok? Proszę bardzo, głosujemy. Kto się za? Ja jestem za. Domański Edward? Za. Kamiński Mirosław? Za. Przemiński Bartosz? Za. Nowiński Grzegorz? Za. Obojski Marcin? Za. Kutokowski? Za. Polański Tomasz? Za. Żandrzej? Za. Szondak Andrzej? Za. Zawiecki Tomasz? Za. Sosiński Tomasz? Za. Stawnik Marcin? Za. I Wierzchowski Stanisław? Za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt. 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Odczytam Państwu projekt uchwały. Uchwała numer 30/144/2021 Rady Gminy Jonie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 89 ust. 1 pkt 2 i 3 artykułu 91 artykułu 94 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy Jonie z uchwała następuje. Paragraf 1 ust. 1. Udzielić pomocy finansowej gminie miastu Sierpc w formie dotacji celowej w kwocie 606 980 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Jonie w sprawach miasta Sierpc w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 pod działania 4.3.1 ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Ustęp drugi, szczegółowe warunki pomocy, który połowa w paragrafie pierwszym określił umowa zawarta pomiędzy wójtem gminy Jonie a burmistrzem miasta Sierpc. Paragraf drugi, wykonanie uchwały po osiągnięciu terytorium. Paragraf trzeci, uchwała w końcu z dniem podjęcia. Macie Państwo uzasadnienie do uchwały. Proszę bardzo, dyskusja, kto jest Państwa za głos? No to jest uchwała, którą w poprzednim roku musieliśmy uchylić ze względu na niezakończenie realizacji jeszcze wszystkich tych spraw finansowych i w tym roku podejmujemy ją na nowo. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej? Proszę bardzo, głosujemy. Andrzej Waldemar. Jestem za. Romański Edward. Za. Kamiński Rosław. Za. Krzemiński Bartosz. Za. Nowiński Grzegorz. Za. Obiński Marcin. Za. Podakowski Michał. Obecki Tomasz. Za. Żałmrze. Za. Szanowny Andrzej. Za. Sawicki Tomasz. Za. Sosiński Janusz. Za. Sztabnik Marcin. I Wierzchowski Sprawiedliwy. Za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej programy finansowej gminy Jonie na lata 2021-2030. Ostatni Państwu projekt uchwały. Uchwała nr 30/145/2021 Rady Gminy Jonie z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wieloletniej programy finansowej gminy Jonie.
na podstawie artykułu 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 artykułu 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy Jajec uchwała następuje, paragraf 1. Ustęp 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jajec za 2021-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się odniesienie przyjętej wartości. Ustęp 3. Określa się wykaz przedsięwzięć WPR zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały pojawia się w budżecie Gminy Jajec. Paragraf 3. Uchwała w powrocie z dniem podjęcia. Przechodzimy do dyskusji. Proszę bardzo, kto z Państwa chce zabrać głos? Pani skarbnik mówi o zmianach na temat tych zmian. Jest te zmiany, tak jak już wcześniej wspominałam, dotyczą przyjęcia głównie dotacji na inwentaryzację źródeł ciepła w związku z rozliczeniem zadania poprawa jakości powietrza i dotacji, którą otrzymamy na uporządkowanie gospodarki wodno-sieciowej, ściekowej na terenie gminy Jajec. I to jest zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Nie mam pytań, nie widzę. Jeżeli tak, to powinien przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Jajec na 2021-2030. Proszę bardzo, głosujemy. Antosik Bordeno. Jestem za. Tomasz Kierdera. Kamiński Mirosław. Za. Krzemiński Bartosz. Za. Kamiński Grzegorz. Za. Opoński Marcin. Za. Rodakowski Michał. Poleński Tomasz. Za. Żalczyk. Za. Szanda Kalczyk. Za. Celicki Tomasz. Za. Cosiński Janusz. Za. Dawid Marcin. Za. Wierzchowski Stryzław. Za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Jajec na 2021 rok. Odczytam Państwu projekt uchwały. Uchwała nr 30/146/2021 Rady Gminy Jajec z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jajec na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 2021 roku w samorządzie gminnym. Artykuł 220, 211, 212, 214, 215, 218, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy Jajec uchwała następuje paragraf 1 ust. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt 1. Zwiększa się dochody o kwotę 2 391 348,50 zł. Ustęp 2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 15 390 104,52 zł. Punkt 1. Dochody bieżące w kwocie 13 045 113 zł. Punkt 2. Dochody majątkowe w kwocie 2 344 991,52 zł. Paragraf 2. Ustęp 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Jajec na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Punkt 1. Zwiększa się wydatki o kwotę 2 522 800,95 zł. Punkt 2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 128 973,22 zł. Ustęp 2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 15 884 139,79 zł. Punkt 1. Wydatki bieżące w kwocie 12 771 167,58 zł. Punkt 2. Wydatki majątkowe w kwocie 3 112 972,15 zł. Paragraf 3. Wydatki i dochody związane z realizacją zadań realizowanych z rozumów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Wydatki są na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Paragraf 5. Ustęp 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 494 031,21 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 492 479,21 zł oraz kredytem w wysokości 1556 zł. Ustęp 2. Przychody budżetu gminy w wysokości 128 444 zł przeznaczenie na
rozchody, spłaty pożyczki 14 944 zł i kredytów 113 500 zł. Ustęp trzeci. Przychody budżetu gminy w wysokości 622 479 zł. Rozchody budżetu w wysokości 123 444 zł. Zgodnie z załącznikiem do 5 uchwały. Paragraf 8. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów pożyczek zaciąganych na ustęp pierwszy sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150 tysięcy zł. Ustęp drugi. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 128 444 zł. Ustęp trzeci. Na zaplanowanie deficytu w kwocie 1556 zł. Paragraf 9. Wykonanie uchwały Prezesa Budowy. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w dzień podjęcia obowiązującego w roku 2021 i podlega ogłoszeniu. Przy okazji zmian w ustawie pani skarbnika mówiła również, bo to są te same zmiany w budżecie gminy na szczególny rok. Ale proszę bardzo, przechodzimy do dyskusji. Kto z Państwa ma ewentualnie jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, proponuję przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy za 2021 rok? Proszę bardzo, głosujemy. A to się wolno proszę. Nowoński Jednok, za. Kamiński Mirosław, za. Krzemiński Bartosz, za. Nowiński Grzegorz, za. Nowoński Marcin, za. Ołdakowski, za. Paweński Tomasz, za. Pierwsza Andrzej, za. Szumlak Andrzej, za. Celiński Tomasz, Cosiński Radosz, za. Sztabnik Marcin, za. I Wierzchowski Stanisław, za. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski i zapytania. Mogę? Proszę. Panie Wójcie, jaka jest perspektywa, żeby instalacje wodociągowe w Ronie w centrum i dla tych odbiorców, bo głównie tam chodziło o panią Obręcką, w którym na razie, jaka jest perspektywa, co byście mogli odpowiedzieć mieszkańcom? Myślę, że w następnym tygodniu spotkamy się, ja, pan i te zainteresowane osoby. I będziemy negocjować, no tam ta cała inwestycja miałaby polegać tak naprawdę tylko na przecisku pod drogą wojewódzką jako gmina, a pierwszego by ustawiła sieć wodociągową, to już, no takie były wstępne rozmowy, a sieć wodociągową już ci Państwo by wykonali na słyszyło przypadku. Ale w następnym tygodniu będzie takie spotkanie. Dziękuję. Proszę. Można? Proszę. Ja chciałbym zapytać Panią Wójcie, kiedy będziemy zaczynać pracę nad budową hali sportowej, kiedy jakieś tam formalne zaczniemy, no to tak jak przewidywać finanse z nadwyżki budżetowej zabezpieczymy pieniądze na koniec, tak rozmawialiśmy. Bo w tym roku powiedzmy, byśmy ogłosili przetarg, czy to było zapytanie o to, bo trudno mi powiedzieć. Na koniec. Dziękuję. A powiedzmy w następnym roku będziemy myśleli o tym, żeby ten projekt stworzyć wniosek o finansowanie, czy wnioski. Proszę bardzo, jeszcze pytania. Jeżeli nie ma więcej pytań, przechodzimy do punktu 12. Zamknięcie obrad. Dziękuję Państwu za udział w sesji. Zamykam 30. Dziękuję. Rysiu, proszę bezbłędnie wszystko. Dziękuję.